Ogólnopolska sieć edukacyjna OSE to program publicznej sieci telekomunikacyjnej dający szkołom w całej Polsce możliwość podłączenia szybkiego, bezpłatnego i bezpiecznego internetu. Działania w ramach OSE prowadzą do likwidacji obszarów wykluczenia cyfrowego, mając na celu wyrównanie szans edukacyjnych wszystkich uczniów. Jako NASK mamy zaszczyt prowadzić i koordynować wszystkie prace związane z programem, gdyż na mocy ustawy o ogólnopolskiej sieci edukacyjnej zostaliśmy wybrani na operatora sieci OSE. Zadanie projektu OSE, czyli doprowadzenie szybkiego, bezpiecznego i bezpłatnego internetu do szkół, sprowadzało się do wybudowania od podstaw organizacji operatora telekomunikacyjnego świadczącego usługi dla ponad 20 tysięcy szkół. W jednej podłączonej placówce mamy od kilkudziesięciu do kilkuset uczniów, a to tworzy grupę blisko 5 milionów osób korzystających z sieci OSE w tym samym czasie. Aktualnie wykorzystanie sieci przez szkoły obserwowane w trakcie pilotażu i potencjalny jego wzrost związany z udostępnieniem szybkiego łącza i dostarczeniem usług edukacyjnych wymagały stworzenia modelu, który zakłada 1 terabit na sekundę ruchu sieciowego analizowanego przez urządzenia bezpieczeństwa. Największym wyzwaniem organizacyjnym była dystrybucja certyfikatów na wszystkie urządzenia podłączone do sieci OSE. Natomiast wyzwaniem technicznym skala ruchu, jaki miał być poddany deszyfracji oraz rozróżnienie treści, które nie powinny być analizowane, na przykład portale bankowe, medyczne i tym podobne. Dzięki wykorzystaniu urządzeń F5 NASK otrzymał dostęp do narzędzi pozwalających na optymalną obsługę ruchu sieciowego pochodzącego ze szkół. Ta optymalna obsługa to z naszej perspektywy przede wszystkim bardzo dobry stosunek liczby transakcji SSL na sekundę do fizycznych rozmiarów urządzeń i co za tym idzie, ich sumarycznej liczby. Chodzi o wydajność deszyfrowania i ponownego szyfrowania ruchu sieciowego. Nie bez znaczenia jest to tutaj także wymagana wydajność urządzeń Application Delivery Controller oraz możliwość sterowania ruchem dla przepustowości powyżej 200 gigabitów na sekundę w węzłach regionalnych. Mówiąc o urządzeniach klasy ADC, warto dodać też ich wymaganą elastyczność w sterowaniu ruchem, zarówno deszyfrowanym, jak i nieszyfrowanym, oraz realizację wykluczeń deszyfracji, które wynikają bądź z przepisów o ochronie danych osobowych, bądź z decyzji osób upoważnionych. Wreszcie optymalna obsługa to również kompleksowa ochrona aplikacji udostępnianych z sieci OSE przed atakami z zewnątrz, realizowana z wykorzystaniem systemu Web Application Firewall.